Dzień dobry. My się znamy jeszcze z czasów, kiedy Magda była dziennikarką, więc nie będziemy mówić do siebie per pani redaktor i pani sekretarz, bo chyba nam nie wyjdzie po prostu. Taka formuła. Tak pani ustaliła? Tak, ja ustaliłam, że tak będzie najprościej. Dobrze. Słuchaj, mamy bardzo dużo tematów. Bardzo dużo, ale będziemy jechać. Będziemy jechać. Tak. Ja nie wiem, czy ja kiedyś jechałam z tobą samochodem, tak żebyś prowadziła. Może być, że nie. więc tam poddychaj, napij się czegoś. Właśnie. Jedziemy naszym mobilnym studiem Onetu przemierzać ulice Warszawy. Słuchaj, zaczynamy od spraw poważnych. Tak. Komisja Europejska nałożyła na nas procedurę nadmiernego deficytu. Tak. Nie tylko na nas, jasne, nie jesteśmy sami w tej procedurze, ale będzie to wymagało bardzo poważnych oszczędności. Będzie i taki moment przychodzi teraz w Unii, w którym zaczynamy wracać na normalne tryby, bo ja przypomnę, że procedura kontroli nadmiernego deficytu, ona była zawieszona na czas najpierw pandemii, potem w związku ze skutkami agresji Rosji na Ukrainę, ale komisja wraca do tej normalnej, regularnej działalności. My jesteśmy niestety w grupie tych krajów, ale też trzeba przyznać uczciwie, że jako rząd spodziewaliśmy się takiej decyzji. Teraz minister Domański przygotowuje plan tych oszczędności, które będziemy mogli przedstawić komisji. Myślę, że też wiele powstało jakichś nieprawdziwych informacji na ten temat, bo pamiętam, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki jeszcze w zeszłym roku chwalił się sukcesem w Brukseli, że ta procedura nam nie grozi, bo wywalczyliśmy to, że wydatki na obronność nie będą liczyły się do całości, ale no nie jest to do końca prawda. Bo tylko się okazało, że będą liczyły, tak? Część tych wydatków się liczy, część nie, to są konkretne kryteria. Nie wszystko w przypadku Polski zostało zaliczone. Też będziemy pewnie o tym rozmawiać, ale faktycznie Unia wraca do tej normalnej działalności, chociaż muszę przyznać, że moje wrażenie jest takie, że Unia zawsze działa najsprawniej w czasach kryzysu, bo wtedy podejmowane są... Tej biurokracji jest, wiesz, tych papierów. Tam. Biurokracji też nie ma wiele czasu na dyskusję, bo jednak prawdą jest... O, pan minister Myrcha, widzę, jedzie do pracy. O, pan minister Myrcha na hulajnodze. Poczekaj, pomachałyśmy panu ministrowi Myrsze, Jak dzisiaj będziemy się widzieć na komitecie stałym, powiem, że był widziany. Także myślę, że to też wynika z tego, że i ja muszę powiedzieć, chociaż wiele lat pracowałam w Brukseli, relacjonowałam te spotkania ministrów czy spotkania premierów, ale teraz widzę je trochę z innej perspektywy, biorąc w nich fizycznie udział i reprezentując Polskę. I naprawdę podejmowanie decyzji w tej 27, gdzie interesy są tak różne i gdzie przyłożysz ucho w Unii, to słychać zupełnie co innego, to naprawdę podejmowanie jakiejkolwiek decyzji wymaga dużych zdolności. I pewnie dlatego w kryzysie te decyzje są podejmowane szybciej, nawet ci, co mówią o zwiększeniu możliwości wspólnego rynku, bo wspólny rynek wciąż nie działa na 100%. Często śmieją się w Brukseli, że ponieważ wspólny rynek nigdy nie dotyczył kryzysów, to jest wdrażane powoli, a inne rzeczy, które dotyczyły sytuacji kryzysowych, dużo szybciej się toczyły. Magda, ale tak na końcu, to polskich obywateli nie obchodzi, kiedy Unia działa najskuteczniej, tylko obchodzi, co to dla nas będzie oznaczało. Czy to będzie oznaczało odebranie 800+, czy to będzie oznaczało odebranie 13, 14 emerytury? Ja wiem, że to są pytania do ministra finansów, bo to wszystko przed nami, rekomendacje będą dopiero w listopadzie, ale gdzieś te pieniądze trzeba będzie znaleźć. Znaczy one są już szukane od dawna i jak tylko rozpoczęliśmy pracę, ja do tej ekipy dołączyłam na początku stycznia, to dzisiaj każdy projekt jest bardzo dokładnie oglądany, czy to jest moment, żeby go wprowadzać, czy nie, i czy pewne dodatkowe wydatki powinny się pojawić teraz, czy powinny się pojawić później. Ja myślę, i tak jak mówisz, to są oczywiście propozycje ministra finansów, uważam, że dalej będzie obowiązywała ta zasada, że nic, co jest dane, nie będzie odebrane, ale oczywiście nad wieloma rzeczami trwają uzgodnienia, kiedy wprowadzać pewne zmiany. Dużo też dzieje się na tym polu unijnym w związku z wdrażaniem dyrektyw, które przez poprzedni rząd były niewdrażane i za które płacimy ogromne kary. I to są dziennie setki tysięcy euro, które przez kilka miesięcy przekładają się na naprawdę duże kwoty i z tym naprawdę dzisiaj jest dużo pracy i to wdrażamy
jak najszybciej. A powiedz mi, nasza gra o stanowiska w Unii Europejskiej to jest jakaś bardzo skomplikowana układanka. Już jednego dnia przeczytałam, że Donald Tusk się nie sprawdził, bo nie ugrał czegoś tam. Następnego dnia się okazało, że jednak, następny tytuł w tej samej gazecie, że jednak ugrał, że troszkę się zgubiłam. O co my teraz gramy? Czy po pierwsze doświadczenie pokazuje, że wszystkie nazwiska, które krążą w przestrzeni publicznej, potem się nie sprawdzają. To okay. Jest pierwsze. Bardzo mi przykro, panie ministrze, Radosław Sikorski może jednak nie dostać tego stanowiska. Ale Radosław Sikorski też wiele razy w różnych wywiadach i też na spotkaniach rządowych mówił wprost, że w ogóle nie jestem zainteresowany, więc to po pierwsze. Po drugie, w kwestii na przykład tego, jakiego komisarza będziemy mieli. Oczywiście, że dobrze by było, żeby to był komisarz, moim zdaniem, albo do spraw obrony. I tylko, że też powiedzmy sobie jasno, komisarz do spraw obrony będzie komisarzem do spraw przemysłu obronnego. Bo jeżeli chodzi o decydowanie o jakichś misjach wspólnej armii, wspólnej polityce obronnej, to ta kompetencja dzisiaj już w Unii jest i ona jest przyznana najwyższemu przedstawicielowi, czyli tej osobie, która zajmuje się polityką zagraniczną i obronną razem. Takie stanowisko jest. Drugie ciekawe stanowisko to jest oczywiście komisarz do spraw rozszerzenia. I to by pewnie miało duży wpływ na sprawę Ukrainy, ale nie tylko, bo przecież dzisiaj w tej kolejce do Unii stoi kilka krajów. Ale myślę, że też rynek wewnętrzny albo spójność to też są tematy i to są tematy mocno finansowe, które przekładają się na naszą przyszłość. Rolnictwa już nie chcemy? No myślę, że rolnictwa tym razem nie będziemy, też rzadko się zdarza, żeby ten sam kraj dwa razy miał tą samą tekę. Już na marginesie uważam, że tutaj teka zupełnie nie wykorzystana. Nie, no zmarnowana szansa. Bardzo mocne miejsce, ale też to pokazuje i o czym mówię często, że stanowisko to jest jedno, ale sama osobowość komisarza i jego siła przebicia wewnątrz w komisji, to jest dopiero pełne połączenie. Samo stanowisko nie daje jeszcze dużej mocy. Moim zdaniem, przy tym jak wzrosła reprezentacja nasza w EPP, czyli partii, która jest dzisiaj najsilniejsza w Unii Europejskiej, powinniśmy dostać też wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. To też jest zawsze większa siła, ale jeżeli chodzi o myślisz, że i wiceprzewodniczącego, i komisarza? Znaczy to jest, wszystko zależy jak nowy szef komisji ułoży strukturę, bo widzieliśmy już dwa rodzaje struktur. Albo wiceprzewodniczący, którzy nadzorują niżej komisarzy, albo wiceprzewodniczący, którzy mają też swoje portfolio. Okay. Więc zobaczymy, kto będzie nowym szefem komisji i na jaką układankę się zdecyduje. Ale pamiętam rok 2014, kiedy odbywały się negocjacje, też prowadził je premier Tusk i wtedy kandydatem był pewien mężczyzna. Pan premier poleciał do Brukseli na rozmowy z Jeanem Claude'em Junckerem, który wtedy stawał się szefem Komisji Europejskiej, który postawił sprawę jasno, jeżeli zamiast mężczyzny będzie kobieta, to portfolio będzie mocniejsze i wtedy pojawiła się kandydatura Elżbiety Bieńkowskiej. To się wszystko rozegrało w ciągu kilkunastu godzin. Elżbieta Bieńkowska pojawiła się, powiem państwu szczerze, trochę znikąd wtedy. No tak, bo taka była sytuacja, że znaczy, że z całym szacunkiem dla pani nie, komisarz, oczywiście, tak. Nie mówiąc, że znikąd, tylko, że ta kandydatura powstała bardzo szybko, bo tak się ułożyły karty w Brukseli. Dlatego myślę, że tym razem sytuacja może się powtórzyć i rzadko jest tak, żeby przyjechać z konkretnym nazwiskiem i żeby całą procedurę skutecznie przeprowadzić. Czasem w ciągu negocjacji się pojawiają szanse. I to, co ja na pewno widzę dzisiaj w Europie, to to, że pozycja pana premiera Donalda Tuska jest o wiele silniejsza niż była te 10 lat temu. Po tym, jak Angeli Merkel już nie ma, kanclerz niemiecki no, jest znacznie słabszym kanclerzem niż była Angela Merkel. Macron jest w problemach w ostatnim czasie i właściwie pojawia się sytuacja, w której premier Donald Tusk ma jedno z najdłuższych doświadczeń w polityce europejskiej. Porównywalne ma Viktor Orban, ale myślę, że nikt będzie chciał słuchać jego zdania na ten temat, więc myślę, że też osoba pana premiera Tuska sprawi, że ta pozycja Polski będzie silna. No tak, tylko o ile oczywiście się nie okaże, że premier Donald Tusk ma też problemy za chwilę wewnątrz z utrzymaniem całej koalicji i tutaj tak widzisz sobie płynnie przewidziane. Właśnie widzę. Prawda? Jaki zwrot akcji. Ty działasz w organizacji również Kobiety w Centrum. Zgadza się. Która, i teraz nie wiem jak to płynnie przejść, poczekaj. Ale byłaś związana również z Polskim Stronnictwem Ludowym. Pracowałam dla Władysława Kosiniaka-Kamysza. W poprzedniej kampanii, prawda. Choćby prezydenckiej. Dobra. I teraz ty mi wyjaśnij po prostu. Powiedz mi, o co chodzi.
o co chodzi, dlaczego Polskie Stronnictwo Ludowe tak bardzo upiera się, żeby nie przyjąć związków partnerskich, bo jeśli chodzi o aborcję, to ja nawet wiem, o co chodzi. To ja nawet rozumiem. O związki partnerskie to ja po prostu nie rozumiem, o co im chodzi. Myślę, dzisiaj wiem, że jest rozmowa pomiędzy Katarzyną Kotulą, ministrą do spraw równości, i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i też osobami z klubu PSL, z większą reprezentacją, na temat tego, co w tej ustawie o związkach partnerskich ma się dokładnie znaleźć. To, co zawsze dzieje się w PSL-u, to to, że tam nie ma dyscypliny w sprawie głosowań światopoglądowych. Więc myślę, że gdyby doszło do głosowania, to te głosy rozłożyłyby się bardzo różnie w PSL-u. Bo są na przykład tacy politycy jak Urszula Pasławska, która jest nazywana wręcz lewaczką w klubie PSL-u i ma bardzo liberalne poglądy. Dokładnie, dokładnie. Więc myślę, że gdyby doszło do głosowania, to nie jest takie oczywiste, że cały PSL będzie przeciw. Ale myślę, że w sprawie związków partnerskich i to też wczoraj oglądałam wywiad z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, myślę, że to wszystko rozchodzi się o to, co jest dokładnie zapisane w tej ustawie. No, zobaczymy, jak dzisiaj się te rozmowy potoczą. I szczerze powiedziawszy, to ja bym wolała, żeby sprawy szły do przodu nawet w wersjach kompromisowych, bo nie wiem, czy zadasz mi to pytanie, czy nie, ale już jestem na nie przygotowana w sprawie aborcji, to już sobie sama odpowiem. Bo uważam, że dzisiaj mamy sytuację taką, że nie ma nowej ustawy, ale wciąż tkwimy w rzeczywistości zrobionej przez panią Przyłębską. Czyli okej, nie mamy do 12 tygodnia, ale nie mamy też cofnięcia orzeczenia Trybunału. To ja bym wolała to rozłożyć na dwa kroki, czyli najpierw przyjąć chociaż zejście z orzeczenia. Nie mamy nawet depenalizacji. No więc właśnie, więc zacznijmy od tego kroku, na którym moim zdaniem będzie większość w Sejmie, bo i PSL zagłosuje w moim odczuciu w większości, bo też pewnie nie wszyscy, ale w większości za przywróceniem kompromisu. Słyszałam też takich polityków PiSu, którzy mówili, że tak zrobią. Słyszałam Mateusza Morawieckiego. Ja też tak o nim myślałam, chciałam być delikatna. Więc ja bym zaczęła od tego kroku. Nie jestem posłanką, nie jestem senatorką, nie głosuję, to jest moja opinia, ale myślę, że przy tak dużej koalicji kompromisowo do przodu. Ale wiesz co, ja zastanawiam się, czy Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo sobie nie szkodzi tym uporem w sprawie związków partnerskich. Mówię, aborcja to jest zupełnie inna sprawa, ona wywołuje zawsze jakieś dramatyczne emocje. Wszyscy wiedzieliśmy, jakie stanowisko mają ludowcy w tej sprawie. Wszyscy znamy Marka Sawickiego i wiemy, co on mówi na ten temat. I trochę można było się spodziewać. Związki partnerskie to już jest taka, cytując klasyka, oczywista oczywistość. A on się upiera. Ja od kilku dni widzę zalewające internet memy dotyczące prywatnego życia Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dotyczące tego, że jest człowiekiem po kościelnym rozwodzie, znaczy po unieważnieniu pierwszego małżeństwa. Ma drugą żonę, ma drugą rodzinę a broni ludziom założenia tej pierwszej. I mam wrażenie, że to już jest w takim nasileniu, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie miał z tym problem. Doradzałaś mu w kampanii prezydenckiej. Tak, ale nie chcę komentować jego życia prywatnego. Ja Boże. Też nie, ja tylko ci opisuję sytuację, którą widzę w internecie, że jest bardzo dużo krytyki wykorzystującej właśnie jego życie prywatne. Znaczy po pierwsze też wiele razy słyszałam od niego, że nie jest przeciwny co do zasady związkom partnerskim, ale na przykład jest przeciwny adopcji dzieci przez pary homoseksualne. I myślę, że o to przede wszystkim cały ten spór trwa. Ale właśnie z tego doświadczenia pracy z nim w kampanii prezydenckiej chociażby, ja myślę, że to też jest tak, że każdy polityk ma swoje poglądy i niezależnie od tego, ile by się pojawiało komentarzy negatywnych w internecie, wiadomo, że zawsze będą głośniej krzyczeć ci, którzy się z nami nie zgadzają. Też ci, którzy się z nami zgadzają. Więc myślę, że jeżeli on podejmuje taką decyzję, że w to wierzy, o tym mówił w kampanii wyborczej i tak dalej postępuje, bo tacy wyborcy go wybrali, to ja nie widzę w tym sprzeczności. A powiedz mi, jak się pracuje kobietom w rządzie z Tuskiem? Bo ja mam wrażenie, że trochę nic się nie zmieniło.
nadal są te kobiece resorty i te męskie resorty. Są kobiece funkcje i męskie funkcje. W Ministerstwie Obrony Narodowej nie ma ani jednej kobiety na stanowisku wiceministra. Nie ma. Nie ma, choć uważam, wiesz co, jeszcze jakiś czas temu mówiłam właśnie ciągle o tym, że to się nic nie zmienia i w ogóle jest źle. Aż ostatnio rozmawiałam z profesor Małgorzatą Fuszarą, która usiadła i mówi, ale słuchaj, porównaj to do tego, co było 10, 20, 30 lat temu, ta zmiana idzie. Może ona nie idzie w takim tempie, jakbyśmy chciały, ale idzie. Proszę cię, nie 30 lat temu było gorzej. Nie jest idealnie. Znaczy, wiesz co, myślę, bo już powiedziałaś o tym, że pracowałyśmy razem w mediach i to już kilkanaście lat temu, ale zobacz na przykład o sytuacji kobiet w mediach, co się działo 15-20 lat temu, jakie sytuacje są dzisiaj absolutnie już niedopuszczalne, więc ta zmiana na pewno nie jest. Jest. Idealnie nie jest. Chciałabym, żeby było więcej kobiet, ale jestem też zwolenniczką, żeby nie robić tego na ilość, tylko na jakość. I to, co robi Stowarzyszenie Kobiety w Centrum i to, czym się zajmuje, to to, żeby kobiety zachęcić do tego, żeby były w polityce i żeby na przykład nie rezygnowały tylko dlatego, że przychodzą na spotkanie i siedzą tam sami faceci. Bo jeszcze dobrze, żebyśmy w tym... Jak w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dopełnieniu kobietami mieli z czego wybierać, żeby... Bo potem się pojawia, wiesz, kontrargument. Dobrze, wzięliśmy kobietę, ale ona nie miała odpowiednich kompetencji. O, bo wszyscy faceci mają kompetencje. O, ale dajmy spokój. Oczywiście, że nie mają i mają zupełnie inne nastawienie. I kiedy na 10... tych kryteriów ogłoszenia o pracę spełniają 4, to mówią, że jest świetnie, z kobieta spełnia 8 i mówi, że na pewno nie wystartuje w tym konkursie. To wszystko są naczynia połączone. I nasze nastawienie, i nastawienie mężczyzn, ale poczekaj, kropka nad i. No właśnie. Ursula von der Leyen, za co ją podziwiam, szanuję, na początku swojego mandatu powiedziała, doprowadzę do tego, że będzie 50-50 na najwyższych stanowiskach w Komisji Europejskiej. Siłą, wpływając na wszystkie te wybory, doprowadziła do tego, a teraz wprowadziła nową zasadę no woman, no panel. Komisja nie firmuje imprez, w których w panelu nie pojawiają się kobiety. I to ja bym chciała, żeby chociaż jako minimum było na początku w naszym rządzie. I jeszcze ja jedna rzecz. Ten pas, tak, bo widzę, że iść. Tak, właśnie. Dobrze, to dziękuję. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Magdalena Sobkowiak, podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera Donalda Tuska, podsekretarz stanu do spraw Unii Europejskiej. Dziękuję. Odpowiedzialna za polską prezydencję. W ogóle mnie nie zapytałaś o polską prezydencję. Będziemy miały jeszcze czas. To w przyszłym roku jest, wiesz? Do widzenia. Do widzenia.